Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest pan Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy Płockiej Policji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać sobie o prędkości i o fantazji kierowców. No, mamy wiosnę, chyba zostanie na dłużej, miejmy taką nadzieję. Już te pierwsze cieplejsze dni mamy za sobą. No i podejrzewam, że to jest taki czas, który budzi fantazję i skłania do tego, żeby ten pedał gazu, ten prawy pedał nacisnąć troszkę mocniej, szybciej. Ale to jest niebezpieczne zjawisko. Prędkość zabija, prawda? Rzeczywiście, no słusznie tutaj pan redaktor zauważył, ten czas, kiedy na drogach teoretycznie panują lepsze warunki do jazdy, no niestety powoduje to, że kierowcy z większą ochotą, z większą fantazją naciskają na ten pedał gazu. To powoduje, że prowadzą swoje pojazdy z prędkością, która jest niebezpieczna, nie pozwala im na panowanie nad pojazdem w momencie, kiedy dojdzie do groźnej sytuacji na drodze, takiej niespodziewanej. Dlatego też my, policjanci, tutaj przestrzegamy przed tego rodzaju zachowaniami na drodze. Stąd też prowadzone nasze działania pod nazwą Noga z gazu, czy też działania pod nazwą Prędkość. Wszystkie te działania mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach. A poprawa bezpieczeństwa na drogach wiąże się z tym, że no, staramy się przez te działania ograniczyć ilość zdarzeń drogowych. Dlaczego tak mocno kładziemy nacisk na prędkość? Dlatego, że od wielu lat to właśnie, że kierowcy prowadzą pojazdy z niebezpieczną prędkością, to jest od wielu, wielu lat jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. No i niestety tych zdarzeń drogowych bardzo tragicznych, w których giną ludzie. Dlatego też ta prędkość, tutaj jest tak duży nacisk położony na ujawnianie i eliminowanie z ruchu faktów prowadzenia pojazdów z nadmierną niebezpieczną prędkością. Do tych działań nie tylko są wykorzystywani policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego, ale też w ostatnim czasie również zostali zaangażowani inni policjanci, między innymi dzielnicowi. Oni oczywiście bezpośrednio nie działają w sposób taki, że zatrzymują kierowców i egzekwują, powiedzmy, te przepisy dotyczące prędkości, ale ich działania polegają na takim jak gdyby no, pośrednim działaniu, czyli w momencie, kiedy będąc na terenie swojej dzielnicy uzyskują taką informację, że gdzieś tam kierowcy rozwijają taką nadmierną prędkość i to powoduje wśród mieszkańców danego rejonu jakąś tam obawę o bezpieczeństwo, no czyli de facto powoduje obniżenie tego poczucia bezpieczeństwa i dzielnicowy, który otrzymuje taką informację od mieszkańców, którzy zamieszkują na terenie jego dzielnicy, rozpoczyna działania, które no, w efekcie mają przynieść poprawę stanu bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie lub też no, znaczne ograniczenie tego akurat zjawiska. Dzielnicowi w tej chwili są zobowiązani do opracowywania takich swoich planów priorytetowych, na bazie których właśnie podejmują te najbardziej uciążliwe sytuacje, które stwierdzają na terenie swojej dzielnicy, a te o tych sytuacjach są informowani przez swoich mieszkańców i właśnie mając taką wiedzę, podejmują działania, które mają na celu ograniczenie albo wyeliminowanie tego zjawiska. Jednym z takich zjawisk jest oczywiście to przekraczanie prędkości i tutaj dzielnicowi we współpracy z innymi policjantami, no w tym przypadku głównie z policjantami z Wydziałów Ruchu Drogowego, no podejmują takie działania, które mają na celu właśnie ograniczenie. No takim działaniem podstawowym jest właśnie dyslokowanie w dany rejon więcej patroli ruchu drogowego, którzy będą prowadzili właśnie pomiary prędkości po to, aby te fakty naruszenia przepisów dotyczących prędkości no, ograniczyć czy też całkowicie wyeliminować. Szanowni Państwo, no, my policjanci obserwujemy faktycznie, że od czasu, kiedy
gdy zostały wprowadzone nowe regulacje prawne dotyczące prędkości. Między innymi tutaj ten główny taki przepis, który spowodował, myślę, że poprawę, i to znaczną poprawę, to ten przepis mówiący o zatrzymywaniu prawa jazdy w momencie, kiedy kierowca przekracza na terenie zabudowanym dozwoloną prędkość o wartość powyżej 50 km na godzinę. Czyli no, tak uściślając, wiemy wszyscy kierowcy, że na terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Jeżeli kierowca pozwala sobie pędzić z prędkością powyżej 100 km na godzinę, czyli przekracza o tą wartość 50 km na godzinę, wtedy policjanci mają prawo, na to właśnie pozwala ta regulacja prawna, nowa regulacja prawna, na zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. I ten przepis, ta nowelizacja przepisów spowodowała, że faktycznie zauważamy, że kierowcy na terenie zabudowanym jeżdżą wolniej. Ale no, musimy też mieć taką świadomość, że nie zawsze jest tak, że jadąc nawet z tą prędkością dopuszczalną, czyli z prędkością 50 km na godzinę, jest to dla kierowcy i dla innych użytkowników drogi prędkość bezpieczna. I tutaj to jest bardzo istotne, ponieważ czasami ta prędkość jest zbyt duża, dlatego ja tutaj używam sformułowań niebezpieczną prędkością. Kierowcy prowadzą pojazdy z niebezpieczną prędkością, czyli z taką prędkością, która nie pozwala im, która nie jest dostosowana do warunków ruchu, do warunków panujących na drodze. Kiedy to się może zdarzyć? No ten okres właśnie teraz, kiedy no ta wiosenka już tutaj do nas przyszła, bo widzimy to za oknem, no ale niestety w nocy jeszcze czasami mogą pojawić się jakieś przygruntowe przymrozki, a to z kolei spowoduje, że w tych wczesnych godzinach porannych może występować takie okresowe no, oblodzenie drogi i będzie po prostu ślisko. Kierowcy nie do końca pewnie biorą to, przynajmniej nie wszyscy, biorą to pod uwagę, wyjeżdżając ze swojego miejsca zamieszkania. No i niestety dochodzi do takich, no chociażby drobnych stłuczek, no ale zawsze są to zdarzenia drogowe, które na pewno dla nikogo nie są przyjemne. Dlatego też cały czas apelujemy o to, żeby o tych warunkach drogowych, żeby brać pod uwagę właśnie te warunki, które panują na samej drodze, ale też i warunki ruchu, czyli natężenie tego ruchu. Czyli no, musimy też brać pod uwagę, jako kierowcy musimy brać pod uwagę też to, że być może jakiś pieszy, który będzie przechodził przez, będzie wchodził na przejście dla pieszych, może być, nie wiem, no, zamyślony, może nie zauważyć, że akurat wchodzi bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. I tutaj przy okazji też taki apel dla pieszych. Oczywiście przejście dla pieszych to jest taki azyl dla pieszego na ulicy, ale to nie oznacza, że pieszy może tam wchodzić praktycznie bez zachowania ostrożności. Dochodząc do tego przejścia dla pieszych, należy się rozejrzeć. To już mówimy o tym w przedszkolach. Musimy się rozejrzeć, czy nie nadjeżdża jakiś samochód, żeby nie wchodzić bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd na tym przejściu dla pieszych. Dzisiaj zmorą jest używanie telefonów komórkowych w czasie, kiedy spacerujemy sobie i nie bacząc na to, co się dzieje na drodze, wchodzimy bezmyślnie na przejście dla pieszych z nosem schowanym, można powiedzieć, w tym swoim smartfonie, bo akurat w tym czasie albo gramy w jakąś grę, albo piszemy jakiegoś SMS-a. No tutaj, drodzy Państwo, też musimy bardzo mocno zwracać uwagę na to, co się dzieje, dlatego że co prawda u nas w Płocku, ja nie przypominam sobie, żeby właśnie to było powodem potrącenia pieszego, ale wiem, że chociażby na terenie naszego województwa do takich zdarzeń dochodzi, stąd też policyjna kampania Patrz i Słuchaj. O to właśnie tutaj chodzi, żeby i patrzeć na to, co się dzieje na drodze i słuchać, o czym mówimy my, policjanci, żeby jednak tutaj to bezpieczeństwo, przede wszystkim swoje bezpieczeństwo jako tego niechronionego uczestnika ruchu drogowego poprawić, no a poprawimy, kiedy będziemy bardziej uważni na tej drodze. To są te elementy, o których mówimy, cały czas będziemy o tym mówić po to, żeby ogólnie wszystkich to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego tutaj systematycznie poprawić. Czyli apelujemy o rozwagę, uwagę i kierowców, i pieszych.
których nie dajmy się ponieść tym tej wiosennej pięknej aurze, tylko zachowajmy trochę rozsądku, bo później może z tego wyniknąć jakaś tragedia. A ja tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gość poranka.